Cześć! Po co uprawiasz sport? Aby wyglądać albo czuć się dobrze. Ale czy wyglądasz dobrze uprawiając sport? Sprawdźmy to. Słowem wstępu dziękuję za tak pozytywny odbiór ostatniego filmu o błędach w wyborze zegarka. Większość z Was zgadza się z punktami, które tam zawarłem. Naprawdę cieszę się, że lubicie to akcesorium, bo przecież zegarki to naprawdę świetne urozmaicenie naszych męskich stylizacji. A jeśli nie widziałeś jeszcze tego filmu, to koniecznie go sprawdź. Link zostawiam Ci gdzieś tutaj. Wracając do dzisiejszego tematu. Wielu z was może teraz pomyśli, ale ja chodzę na siłownię po to, aby ćwiczyć, a nie wyglądać. Ale jak biegam, to nie muszę się dobrze prezentować. Ale i tak, zaraz się spocę i ubrudzę, to po co w ogóle się starać? Panowie, tak jak już wspominałem nieraz, eleganckim się jest a nie się bywa. Jeśli uważasz się za takiego mężczyznę, to nie powinno się to zmieniać po przekroczeniu progu siłowni czy basenu. Poza tym, kiedy uprawiasz sport i wyglądasz dobrze, to masz dodatkowy element, który podbija Twoją motywację, dzięki któremu bardziej Ci się chce i bardziej się starasz. Wyobraź sobie siebie na siłowni, stojącego przed lustrem, wyciskającego handlę w dobrym stroju, odpowiednio wyglądający. No. Od razu plus 10 do siły. Możesz iść i wziąć te m, cięższe hantle, bo z takim wyglądem na pewno dasz radę. Wszystko siedzi w głowie. Jeśli wyglądasz lepiej, to czujesz się lepiej. Uwierz mi, że to działa. A wielu z nas ma tendencję do zakładania, do ćwiczeń po prostu starych ubrań, w których już nie chodzimy na co dzień. Porozciągany t-shirt, spodenki, które może nawet pamiętają jeszcze czasy szkolne, czy też buty, w których już nie chodzisz. Jak chcesz czuć tę moc podczas ćwiczeń, ten power, który masz w sobie, który daje ci kopa do zrobienia tego jeszcze jednego powtórzenia, tego jeszcze jednego kilometra, kiedy wyglądasz po prostu źle? Dodatkowo, Podczas aktywności fizycznej, głównie na siłowni, ale również podczas biegania na przykład w parku, spotykasz osoby, które znasz, a co najmniej takie, które kojarzysz, bo robią one to samo co ty w tych samych godzinach. A dodatkowo, może na siłowni jest nawet jakaś dziewczyna, która ci się podoba. Czy nie chciałbyś wtedy wyglądać dobrze? Oczywiście nie chodzi tutaj o to, aby ćwiczyć w garniturze, tak jak to przedstawiłem na miniaturce, ponieważ podczas ćwiczeń najważniejsza jest wygoda i funkcjonalność. Ale jest kilka zasad, dzięki którym nawet cały spocony Twój styl będzie spójny z tym, do czego dążysz w swoim wyglądzie. Jednak zanim do tego przejdziemy, chciałbym podzielić się z Tobą informacją, że bardzo ciężko pracuję nad nowym podręcznikiem mężczyzny. Będzie to edycja wiosenna. Sposób, w jakim przedstawiam tam stylizację, będzie zupełnie inny od tego, co znasz z poprzednich edycji. Ulepszyłem to tak, że tworzenie stylizacji będziesz miał w małym paluszku. Wszystko przejrzyście, szybko i łatwo. Z tym upbookiem naprawdę będziesz najlepiej ubranym mężczyzną tej wiosny. Zacznijmy od kolorystyki. Wiem, że często ubrania sportowe są w jaskrawych kolorach. Jeśli biegasz wieczorami, to chcesz być widoczny, ma to sens. Choć lepszym wyborem będą po prostu odblaski. Natomiast na siłowni czy w innych miejscach, które nie są przy ruchliwych drogach, polecam Ci raczej ubrania w stonowanych kolorach. Po pierwsze, wygląda to bardziej spójnie z całym naszym stylem, a po drugie, na takich ubraniach dużo mniej widoczne są plamy od potu. Czarny, ciemnoszary, granatowy, ewentualnie biały. To kolory, które sprawdzą się świetnie podczas uprawiania sportu. Przy wyborze t-shirtów zrezygnuj z koloru szarego, zwłaszcza melanżowego, strasznie mocno widać na nim plamy od potu. Jeśli natomiast chciałbyś wybrać kolor czarny, to nie decyduj się na te najtańsze elementy, bo barwniki używane do nadawania tej barwy w tanich ubraniach w połączeniu z potem wydzielają bardzo brzydki zapach i już po kilku minutach ćwiczeń w takim ubraniu będziecie czuć z odległości. Górę z dołem możesz dobierać na zasadzie podobieństwa i robić z tego komplet lub na zasadzie kontrastu i pobawić się kolorystyką. Po drugie, dopasowanie to podstawa. I tutaj nie chodzi wyłącznie o wygląd, ale również o zakres ruchów, jaki masz. Zbyt krótkie shorty, ale również zbyt długie, powodują, że podczas wykonywania niektórych ćwiczeń po prostu one przeszkadzają. Daj sobie spokój z wszelkiego rodzaju spodenkami koszykarskimi, czy też znowu w drugą stronę, shortami, które są tak krótkie, jak bokserki. Postaw na odpowiednie sportowe szorty w stonowanych kolorach. Wybieraj takie, które będą kończyły się około 15 cm powyżej Twojego kolana. Działa to w każdym przypadku, zarówno podczas biegania, pływania, jak i na siłowni. Daje Ci to odpowiednią mobilność. Jeśli masz rozbudowane mięśnie nóg, to wygląda to dobrze. A jak masz szczupłe nogi, to daje Ci to motywację do tego, aby nad nimi popracować. Ale wcale nie wygląda to źle. Jeśli jednak chciałbyś ukryć swoje nogi i pracować nad nimi bez ich pokazywania, to dobrym wyborem będą długie spodnie. Najlepiej takie o kroju jogger z ściągaczami u dołu. Ale nie mogą one być zbyt obszerne, bo będziesz w nich wyglądał jak w worku, ale też nie mogą być zbyt dopasowane. Bo po pierwsze, będą krępowały twoje ruchy, a po drugie, będzie to wyglądało źle. Jeśli lubisz coś dopasowanego, to zdecyduj się na sportowe leginsy, ale pamiętaj, aby zawsze na nie zakładać shorty. Bo nikt nie chce oglądać Twoich odznaczających się pośladków. Jeśli chodzi o górę, to polecam ci t-shirty lub sleeve. Oczywiście wszystko musi być odpowiednio dopasowane do twojej budowy. T-shirty sprawdzą się dobrze niezależnie od twojej sylwetki, a longsliwy to dobry sposób na ukrycie swoich niedoskonałości, zarówno jeśli twoje ręce są zbyt szczupłe, jak i zbyt grube. Jedna bardzo ważna rzecz ich długość muszą być odpowiednio dopasowane tak że jeśli podniesiesz ręce w górę na przykład przy robieniu barków to brzuch nie będzie ci wystawał spod spodu wygląda to po prostu niechlujnie jeśli chcesz to możesz na to zarzucić bluzę i tutaj może być nawet bluza z kapturem, zwłaszcza jeśli chodzi o bieganie, kaptur może Ci się przydać podczas chłodniejszej pogody. Pamiętaj jedynie o tym, aby kolory były stonowane, bluza nie była zbyt oversizedowa, a także unikaj wszelkiego rodzaju logo. Poważnie, daj sobie spokój z wszelkimi elementami logowanymi. Przy butach decyduj się na takie: które będą odpowiednie do wykonywanych przez ciebie ćwiczeń. Jeśli więcej biegasz, to wybierz takie do biegania, odpowiednio amortyzujące twoje stopy. Natomiast jeśli ćwiczysz bardziej siłowo, no to lepszym wyborem będą dla ciebie takie o płaskiej podeszwie, dzięki której będziesz miał lepiej rozłożony ciężar swojego ciała i nie twoje stare sneakersy się do tego nie nadają. I skarpety. Polecam Ci wybierać te w ciemnych kolorach, najlepiej czarne. Niezależnie od ich długości, czy będą to no-show socks, czy długie skarpety, jeśli połączysz je z czarnymi butami, będzie to wyglądać dobrze. A dlaczego nie białe? Ponieważ białe bardzo szybko się podbrudzą, zszarzeją i ich spody nie będą się dopierać. A nie ma nic gorszego niż białe skarpety, które wyglądają źle nawet po praniu. Jeśli masz dłuższe włosy, to z pewnością często przeszkadzają ci podczas ćwiczeń, czy to jak biegasz, czy jak podnosisz ciężary. Te włosy gdzieś tam latają, wchodzą w oczy, no po prostu nie jest to przyjemne, bo ciągle musisz je poprawiać. W takim przypadku możesz założyć baseballówkę. Dobrze dobrana czapka będzie wyglądała stylowo i pomoże ci zapanować nad niesforną fryzurą. No i element, który często jest pomijany, czyli torba. Idziesz na siłownię lub na basen, to zawsze masz ją ze sobą. I tutaj postaw na taką bez wielkiego logo, o neutralnych kolorach i klasycznym kroju. Dobrze wybrać model z wieloma przegródkami, dzięki czemu po treningu możesz oddzielić brudne i przepocone ubrania od reszty rzeczy. To na koniec jeszcze szybko podsumujmy temat. Przypomnę Ci najważniejsze punkty, o których mówiłem w dzisiejszym filmie, i również podrzucę Ci kilka dodatkowych porad. Po pierwsze, nie noś do ćwiczeń starych, znoszonych ubrań. Ty podczas ćwiczeń masz się rozwijać. Pamiętaj, że jeśli wyglądasz lepiej, to czujesz się lepiej. Po drugie, tanie, czarne ubrania śmierdzą od potu. Po trzecie, nie noś białych skarpet. Bo bardzo szybko się brudzą. Po czwarte, zrezygnuj z neonowych kolorów. Niepotrzebnie podkreślają one plamy od potu. To samo z kolorem szarym, jeśli chodzi o t-shirty. Po piąte, perfumy na siłowni nie są potrzebne. Mieszają się one z zapachem potu i wcale nie pachnie to dobrze. Lepiej wybierz dezodorant. I po szóste, do prania ubrań sportowych w żadnym wypadku nie korzystaj z płynu do płukania, popsujesz tym oddychalność ubrań, będziesz się bardziej pocił i te ubrania szybciej będą brzydko pachnieć. Daj koniecznie znać, czy Ty zwracasz uwagę na to, jak wyglądasz podczas ćwiczeń, czy jest Ci wszystko jedno. Jeśli ze swojego doświadczenia masz jakieś dodatkowe rady, podziel się koniecznie nimi w komentarzu, aby inni również mogli z nich korzystać elegancko i z klasą. Do zobaczenia!